Do października potrwają utrudnienia w okolicy dworca kolejowego w Sosnowcu, związane z przebudową stacji kolejowej. Powstanie dodatkowy trzeci peron, dzięki czemu zwiększy się przepustowość i możliwości komunikacyjne mieszkańców nie tylko Sosnowca. Dla miasta to jedna z największych inwestycji tego typu w historii. Fatima Orlińska. Nowy peron na stacji w Sosnowcu powstanie od strony ulicy Kilińskiego, gdzie obecnie nie można przejść pod dworcem w stronę centrum miasta. Rozpoczęte właśnie roboty to część inwestycji na trasie od Będzina do Katowic-Szopienic Południowych wartej ponad 700 milionów złotych. Po jej zakończeniu na tory będzie mogło wyjechać dużo więcej pociągów, ponieważ stacja zostanie wzbogacona o dwa dodatkowe tory. Korzystanie ze stacji będzie bardziej wygodne i komfortowe dzięki temu, że trzy perony w stacji Sosnowiec będą wyposażone w schody, ale też windy. Na nowym peronie pojawią się wiaty, ławki, nagłośnienie, oświetlenie, a orientację w podróży ułatwią tablice informacyjne, zegary i wyświetlacze z danymi o pociągach. Sosnowiec doczeka się również dwóch zupełnie nowych przystanków, Katowice Morawa oraz Sosnowiec Środula. Tam prace również już postępują. Etap przy Kilińskiego ma zakończyć się początkiem października, a do tego czasu korzystający z tutejszego przejścia muszą liczyć się z pewnymi utrudnieniami. Trzeba troszeczkę nadrobić drogi, żeby dojść. Teraz jak się można spóźnić na pociąg, nie? Ja tam do nich nie mam pretensji, bo się rozbudowuję, no ale powinien jakieś tymczasowe przejście zrobić bezpośrednio. Co jak się robi remont, to niestety nie można mieć ciastko i zjeść ciastko. No trudno, takie jest życie. Jak mówią przedstawiciele miasta, dla pieszych zostało wyznaczone alternatywne przejście w kierunku centrum. Idziemy wzdłuż ulicy Kilińskiego, przechodzimy pod wiaduktem kolejowym i jesteśmy na ulicy 3 Maja, którą dojdziemy do centrum naszego miasta. To jest najszybsza droga tak naprawdę i jedyna w tym rejonie tak dobrze dostępna. Musimy niestety to przecierpieć. Nowy trzeci peron powstający od ulicy Kilińskiego będzie miał 400 metrów długości. Powstaje również nowa nastawnia.